Od wielu lat organizujemy wspólne spotkania między Europejskim Trybunałem Obrachunkowym i Najwyższą Izbą Kontroli. Ich celem jest wzajemna wymiana doświadczeń. Przecież my asystujemy we wszystkich misjach kontrolnych prowadzonych przez ETO na terenie kraju, no ale także bierzemy udział w pracach ETO, wysyłamy do nich swoich ekspertów krajowych. Chcemy lepiej rozumieć ich potrzeby i chcemy też, żeby oni zrozumieli lepiej sposób funkcjonowania polskiej administracji. Te spotkanie tegoroczne jest wyjątkowe, dlatego że postanowiliśmy wspólnie z panem audytorem Kubikiem, że zaprosimy również przedstawicieli kilku resortów polskich. Przed nami nowa perspektywa finansowa, nowe regulacje europejskie związane z tą perspektywą. Chcemy przedstawić tym resortom, które w największym stopniu wykorzystują finanse europejskie, a tym samym są najczęściej też przez Europejski Trybunał Obrachunkowy odwiedzane, przedstawić im nasze metody pracy, to znaczy zarówno metody pracy Europejskiego Trybunału, jak i Najwyższej Izby Kontroli. Dlaczego Najwyższej Izby Kontroli? Wydawałoby się, że przecież są kontrolowane co roku, a właściwie wiele razy w ciągu roku. No dlatego, że mamy nową procedurę. Ta procedura ciągle jeszcze jest dla nas nowa, a co dopiero dla kontrolowanych. Chcemy im powiedzieć, jak my interpretujemy te nowe przepisy, czego będziemy wymagali, jakie mają prawa w ramach tych nowych procedur. Wydaje się, że to jest bardzo potrzebne spotkanie zarówno z punktu widzenia środków europejskich, ich wykorzystania, kontroli, jak i też wewnętrznie polskie, jeśli chodzi o nasze dwustronne relacje. Mamy jako gości przede wszystkim panią minister Bieńkowską, która mówiła w swoim wystąpieniu o tej nowej perspektywie, o regulacjach związanych z tą nową perspektywą. Wygląda niestety na to, że te regulacje będą straszliwie skomplikowane. Więc będziemy się starali, my jako najwyższe organy kontroli w ramach Komitetu Kontaktowego, wpłynąć na to, żeby one były prostsze. Jesteśmy w grupie roboczej Komitetu Kontaktowego zajmującej się kontrolą właśnie regulacji finansowych, europejskich regulacji finansowych i mamy nadzieję, że jednym z wniosków będzie konieczność uproszczenia tych regulacji.